Ten konkurs jest naprawdę wyjątkowy, dlatego że skupia najlepszych producentów w Polsce. My jesteśmy jurorami, ekspertami do oceny tych produktów. Przede wszystkim smak, wygląd produktu, opakowanie, no i te hity dla dzieci, żywność wygodna, czyli produkty, które możemy wykorzystać bezpośrednio w kuchni, nie poświęcając czasu na obróbkę wstępną, czyli wkładamy do piekarnika, odgrzewamy i mamy produkt gotowy, na przykład obiad czy kolacja. Co roku jesteśmy zaskakiwani jakimś produktem, który nas wszystkich zadowala, czyli trzymamy wysoką jakość i chwalimy się w całym świecie. To jest trzecia edycja. Jest to fajnie, że polskie zakłady, polskie produkty pojawiają się i poddają się ocenie. Czego dotyczy? Dotyczy się jakości, a jakość to jest szerokie słowo, ale my oceniamy wygląd zewnętrzny, oceniamy przekrój, oceniamy oczywiście smak, zapach, no i takie doznania jeszcze osobiste. Każdy z nas ma, jak ten produkt wygląda tak naprawdę, czy my byśmy ten produkt jako klienci chcieli. Bardzo ciekawy asortyment, naprawdę nowości, też różnych krajów. I co jest takim w dyskusji, którą mieliśmy razem i z kucharzami, i z osobami z branży, że wreszcie jest coś, co możemy przygotować na szybko, to znaczy mięsa sous vide i szeroki asortyment. Od indyka, kurczaka i wołowinę. To, co myślę Polacy mieli problem z przygotowaniem na przykład wołowiny, to w tym momencie te wszystkie produkty przez firmy, które nam zaoferowały, będziemy mogli w domu spokojnie zjeść coś takiego, jak podane w restauracji. Więc to myślę, że jest naprawdę bardzo dobry kierunek. Bardzo wysokie oceny przez jury dzisiaj padały i samych superlatywach, jeśli chodzi o te produkty. Oczywiście zdarzają się produkty dojrzewające i wracają do łask i to widać, że coraz częściej prezentowane są na tych konkursach i to też jest, myślę, bardzo dobre ze względu na to, że wracamy do tej tradycji, do tych produktów bez dodatków, ale bardziej naturalne, które dla nas są bardzo ważne. Bardzo fajne jest to, że mamy bardzo dużo technik, które wcześniej używaliśmy w kuchni. Teraz producenci przekładają te techniki na sprzedaż, nazwijmy to detaliczną. Mówię o technice sous vide, czyli gotowania długotrwałego gotowania pod wysokim ciśnieniem, za to w niskiej temperaturze. Jakość tego mięsa, głównie mięsa, dzisiaj jest powalająca. Ja nie wiem, jak w którą stronę technologia pójdzie za rok jeszcze, ale wszyscy producenci pracują na tym. My nie tylko to oceniamy, bo 4 razy w roku oceniamy inne produkty spożywcze, nie tylko mięsne. I tą jakość widać, że ona się stwarza w Polsce, że jesteśmy takim wytrawnym producentem żywności. My nie mamy się czego wstydzić. Wiele nowych produktów. Ja, tak jak powiedziałem, patrzę z perspektywy sieci sklepów, czyli handlu nowoczesnego. I takie spotkanie bardzo sobie cenię i doceniam możliwość bycia tutaj na tego typu eventach. Zawsze możemy podejrzeć to, co nowego się dzieje i te kategorie, w których te produkty są oceniane, czy to innowacyjność, czy nawet produkty dla dzieci, to są coś takiego, co nam, że tak powiem, uzupełnia, może uzupełniać naszą ofertę asortymentową i bardzo chętnie czerpiemy tutaj też inspiracje, jeżeli chodzi o pozyskiwanie też nowych dostawców, pomysły na nowe produkty, także z perspektywy sieci handlowej to jest jak najbardziej wskazane spotkanie. No jestem troszkę zaskoczony, ponieważ poziom jest znowu wyższy, czyli jeszcze lepszy od tego, co było w zeszłym roku. Troszkę mniej produktów, ale bardziej wyselekcjonowane, wyszukane i generalnie bardzo pozytywne zaskoczenie. Na pewno zwróciło uwagę duża ilość produktów tak zwanych długo gotowanych, czyli zapakowanych bardzo elegancko w kartoniki. Oczywiście jest to produkt nie dla każdego, jest to produkt wysublimowany,
ale widać, że rynek rozwija się w tym kierunku. Patrząc na rynek polski, to uważam, że nasz ma bardzo szeroki asortyment. Myślę, że żaden kraj w Europie nie może się poszczyć tak szerokim asortymentem. Patrząc od pasztetów, Francja, szynki, Włosi, Portugalia, szynki i trochę kiełbas dojrzewających, to popatrzymy na te nasze produkty tradycyjne, wiejskie, swojskie, szynki naturalne, to żaden kraj dzisiaj nie może pokazać tak szeroką gamą. Więc jeśli patrzymy na ladę, jak popatrzymy na nasze lady, które mamy dzisiaj wędliniarskie, to uważam, że najlepiej rozbudowany asortyment, który jest w Europie. I chyba też patrząc na przekrój smakowy, bo nie jest to tylko naturalne, ale też również z dodatkiem przypraw. Mieszamy wieprzowinę z wołowiną w kiełbasach, więc to jest też widoczne. Więc uważam, że nasz asortyment jako asortyment wędliniarski jesteśmy numer jeden w Europie. Powinniśmy to mocno sygnalizować. Półki są pełne i jakby ciężko jest tutaj konsumentowi zaufać jakiemuś produktowi i ten certyfikat, czyli no taki, bym powiedział, element bardzo wymierny, moim zdaniem ma wpływ na decyzję konsumenta. Dla nas, tak jako kupujący, ja tak mówię, patrzę z perspektywy kupca, patrzę z perspektywy też klienta naszych sklepów, on na pewno będzie takimi produktami zainteresowany. I to jest coś, co może być dodatkowym magnesem przyciągającym naszych klientów do naszych sklepów.